Trzecia niedziela Adwentu, rok C, niedziela Gaudete, kolor szat fioletowy lub różowy. Modlimy się, abyśmy z radością obchodzili tajemnicę naszego zbawienia. Czytania. W niedzielę Gaudete czytania pierwsze i drugie oraz psalm niemal zawsze mówią o radości. Ewangelia, podobnie jak w drugą niedzielę Adwentu, opowiada o Janie Chrzcicielu. Księga Sofoniasza, rozdział 3, werset 14-17. Psalm. Izajasz, rozdział 12, werset 2-4-6. List świętego Pawła do Filipian, rozdział 4, werset 4-7. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 3, werset 10-18. Przyjrzyjmy się drugiemu czytaniu. W liście do Filipian szczególnie często pojawia się motyw radości. Wiąże się ona z postępami wspólnoty w wierze, z poczuciem sensu życia Pawła, które jest ukierunkowane na niebo i które ma być miłą ofiarą dla Pana. Radość, do której apostoł wzywa wspólnotę, wypływa wreszcie z bliskości Pana. Czytanie, które usłyszymy, to druga część egzorty składającej się z trzech wezwań. Po pierwsze, Paweł zachęca do porzucenia wszelkich trosk i przedstawienia wszystkiego Panu w ufnych modlitwach i dziękczynieniu. Nagrodą za to jest pokój Chrystusowy, którego żadna ludzka troska dać nie może. Po drugie, wzywa do skupienia swych myśli to tym, co prawdziwe, czyste i szlachetne. Po trzecie, przynagla wspólnotę do wprowadzania w życie jego nauki. Radość chrześcijanina to radość przeżywana zawsze, to radość pośród przeciwności, radość przekraczająca ten świat. Człowiek pełen radości odbija w sobie obraz Chrystusa. Ciągłe zmartwienia, przed którymi ostrzega także Paweł, zabijają radość życia i nie pozostawiają miejsca na zaufanie Bożej opatrzności. Zamiast tego apostoł proponuje Jezusową postawę ufnej modlitwy i dziękczynienia. Słowo Eucharystia, dziękczynienie, którego używa Paweł, pojawia się w formie czasownika Eucharisteo w ewangelicznych cudach Jezusa, kiedy rozmnaża On dla tłumów chleb i ryby. Dziękczynienie Pana sprawia, że odrobina zamienia się w pokarm dla wielu. Dziękczynienie na wzór Pana pomnaża nasze życiowe zasoby, zamienia biedę w bogactwo i pozwala dzielić się z innymi. Naśladując Chrystusa w Jego postawie łagodności, ufności i dziękczynienia, zostajemy wreszcie napełnieni pokojem, który nie jest zwykłym spokojem serca. To dar Mesjasza, który oznacza zaspokojenie naszych ziemskich potrzeb, ale także udział w pełni życia, które On przynosi. Oto przepis na to, aby stać się prawdziwie Chrystusowymi. Na zakończenie. Bardzo często nie widzimy powodów do radości. Nie dlatego, że ich nie ma, lecz dlatego, że z powodu rutyny zatracamy zdolność ich dostrzegania. Nie widząc ich w szarości codziennego życia, próbujemy radość zastąpić emocjonalnym hałasem. Liturgia Słowa pomaga nam raz jeszcze ze świeżością zobaczyć coś, co przestaliśmy już widzieć –
i Sofoniasz, i Izajasz, i święty Paweł pokazują konkretne powody, dlaczego warto się cieszyć. Najważniejszy jest ten: Pan jest pośród ciebie. Niewiele trzeba, by sobie to uświadomić, a w efekcie radość przychodzi sama. Ale tym, co w pierwszej kolejności łączy wszystkie dzisiejsze czytania, jest jeszcze przed radością konkret. Czytania i psalm konkretnie ukazują powody do radowania się, a Jan Chrzciciel w Ewangelii mówi, co konkretnie zrobić, by się nawrócić. Wiara to nie kwestia tego, jakim się kto urodził. Ona przejawia się poprzez decyzje i wybory. Konkret to jest klucz do przeżywania dzisiejszej niedzieli. Gaudete, raduj się. Wszystkie rozważania pochodzą z książki Żyj Słowem, Jutro Niedziela, Idź, Naśladuj Boga, Rok C, autorstwa księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego.